przez kieszony odbyć. Zrobię piekło tym świniom jak norweski ogrodnik. Chciałbym mieć bombę jak Kim Jong-il, żeby móc pluć im w mordę co kilka kil. Chciałbym zrobić czystki jak Hitler i Stalin, żeby różowe pistki przede mną spierdalały. Nabieram chcicy na sieczkę jak w Srebrenicy. Haski trybunał już zostaje blade i kurwicy. Chcę własny gończy list, a na nim mój pyski. Niedorżnięte feministki, kurwia sam gdzie moje wszystki. Proszę pani, telewizja. Proszę pana, telewizja rolnicza. Rolnik i jego świnie. Czy pani jest za uwolnieniem wszystkich człowiekokształtnych z wszystkich ogrodów zoologicznych na całym świecie? Tak, jestem za uwolnieniem wszystkich. Dlaczego pani nie depiluje wąsów? Bo ich nie mam. Łże pani w żywe oczy. Nie depiluję, bo taki jest mój look. Rozumiem, czyli to jest stricte naturyzm. Siema! Mam tylko jeszcze jedno ostatnie pytanie. Czy pani jest prawdziwa? No, oczywiście, że tak. Same kłamstwa. Fikcja i prawda w naszym programie. Kłamią, szczególnie kobiety. Jest pani kobietą? No, raczej. Myślałem, że chłopcem. Nieważne. Dobrze. Kończymy. Mam pytanie. Tak? Ale tak poza anteną. No. Poza anteną. Poza. Da pan koleżankom numer telefonu? Koleżankom? Jasne, 40. No tutaj chcę mam kolegę dać numer. Dobra, pamiętajcie, kokaina jest dla wszystkich, meskalina tylko dla wybrańców. Tylko niektórzy mogą zostać małpą w swoim życiu. Nie, mój kolega. Wysokie 5. Chodź tu, chodź, chodź, chodź. O, wiem co, napijemy się tego, wody. Chodź, dziadzia. Masz to! Top killer, młode wilki. Kto powiedział, że woda w polskich, warszawskich wodociągach jest niestrawna? Naćpała się! Meskaliną przez pieprzony odbyt.